Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram i zapraszam Was na nowy film, tak znowu z klocków, tym razem w 2019. Co skłoniło mnie do odpalenia OBS-a? Kilka czynników. Po pierwsze, chciałem sprawdzić, jak sprawuje się właśnie OBS na systemie Mojave i na komputerze, który został de facto wymieniony zupełnie na nowy, gdzie jeszcze go wcześniej nie skonfigurowałem. A generalnie to najbardziej chciałem powrócić do tego, co było kiedyś. Ale trochę jakby w nowszy sposób. Siedzimy teraz na serwerze na 1.12.2, na którym również ze mną jest pan Deutsch. Nie ma go niestety głosowo, natomiast jest na TS-ie, jest na serwerze, natomiast mnie na TS-ie nie ma, bo to jest jeden wielki test. Tak jak w 2017 testuję po raz kolejny. Jaka jest wydajność OBS-a, czy coś się z tym da zrobić? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. To już jest trzecia wersja tego filmu. W pierwszej wersji nie nagrał się w ogóle zupełnie mój głos. W drugiej wersji nagrał się głos bardzo dobrze. Natomiast grafika tak ścinała, że było to po prostu żałosne. Teraz trochę się jeszcze, jak widzę, ścina, ale nie tak znowu ultra najgorzej. To jest moja taka chatka. Tam mieszka pan Deutsch. To jest moja chatka. Aha. Pewnie tego nie widzieliście. Ale tutaj jest monument. Monument był również na serwerze z 2017. Został zniszczony ładunkiem wybuchowym. Natomiast tutaj został na nowo zbudowany. I miejmy nadzieję, że niszczyć go nie będę musiał. Tam gdzieś jest platforma czarnej. Domek pan Deutscha jest tutaj. Trochę duży ma taki teren swój. Jak się tutaj znalazłem? Otóż wyobraźcie sobie, że spawn nie jest tutaj, a spawn jest gdzieś tu. Wymyśliłem sobie, tak jak na pewnym bardzo dawnym serwerze w 2014, że zanim gdzieś ruszę się do pewnego terenu, gdzie chciał się osiedlić, to zbuduję sobie taki prosty domek, czy tam gdzieś się wkopię, i będę sobie tam trzymał jakieś surowce, które pomogą mi jakoś zacząć. Dodatkowo tam będę miał łóżko, będę mógł sobie tam się przespać i tak dalej. I na bardzo starym serwerze z 2014 mieliśmy taką prymitywkę, gdzie z wszystkimi użytkownikami jeszcze wtedy FiveServNet mieszkaliśmy i gromadziliśmy surowce na budowę prawdziwego domu. Więc tutaj powstała prymitywka. Natomiast jedna różnica jest taka, że tam nie jest tylko i wyłącznie jedno mieszkanie, ale jest tam miejsce na wybudowanie większej ilości mieszkań. Ale wyruszyłem z prymitywki i poszedłem na poszukiwania jakiegoś nowego obszaru, gdzie mógłbym zamieszkać. No i pan Deutsch podał mi swoje kordy, więc udałem się do jego tej krainy i zbudowałem sobie bazę w górze niedaleko właśnie pan Deutscha. Tam gdzieś właśnie, jak pokazywałem, jest baza czarnej. Znaczy stara baza. A tutaj jest jej nowa baza. Chyba, ale nie jestem pewien. Nie, to jest chyba Angmara. Ale głowy obciąć nie dam. Jeszcze nie jestem tutaj aż tak zadomowiony na tym serwerze. Nie, to jest chyba tutaj. Tak, tutaj. Dokładnie. A co mamy tutaj na tym serwerze? Oprócz tego takiego kiepskiej jakości pomieszczonka początkowego, jakie tutaj mam w tej basie. Trochę tych surowców. Pieska oczywiście. Tutaj jest plugin, który dodaje różnorakie skilla. I tutaj jest coś takiego, jak było w 2017, czyli taka klatka schodowa. Bawiłem się tak w budowę tej klatki. Jest w miarę fajnie obłożona tym stonem. Tutaj musiała być ziemia, bo
tu już jest teren taki otwarty. Dla niepoznaki, żeby tak dostało. Tutaj jest przepalarnia. Macierz 3 na 3 piecyków. Tak, studia mnie niszczą. Tutaj jakieś skrzynki na materiały. Wyjście do kopalni. Craft box. Tour box, czy tam jak to inaczej było z dawnych czasów. A tutaj jest coś, no, niesamowitego, że tak to ujmę. Jest wyjście, a tutaj jest kanion. Kanion będzie jeszcze przeze mnie coraz bardziej ucywilizowywany, czy jakoś tak. A w tej chwili jest fajnie obłożony koblem od samego dołu. Coraz bardziej staram się, żeby to był stone. I są pochodnie fajnie rozplanowane, jest jasno. Jest małe prawdopodobieństwo, że jakiś mob się zjawi. Natomiast jak ostatnio nagrywałem i byłem gdzieś tam albo po drugiej stronie, to spadł mi z góry creeper i troszeczkę mi rozwalił, więc trochę słabo. Udało mi się już ukopać kilka diamentów, a to przez to, że wpadliśmy z ojcem pewnego razu na pomysł, że potrzebujemy... No nie! Mam nadzieję, że potrzebujemy dyrta. Ale zamiast kopać go tutaj u nas i odsłaniać sobie skały, wymyśliliśmy, że, znaczy ja wymyśliłem, a panu Jeczowi też to się spodobało, że wykopiemy taki bardzo daleki tunel i gdzieś tam, nie wiem, za 1000-2000 kratek wykopiemy się na powierzchnię i tam trochę tego dyrta zbierzemy. Ale tak, żeby to nie było blisko nas, żeby osoby, które będą w naszych terenach, nie widziały żadnych takich łysych gór, że tak to ujmę. Tutaj w przyszłości będzie farma, najprawdopodobniej automatyczna. Może teraz będzie manualna, na razie tutaj jeszcze jej nie ma, ale będzie. Tam jest jeszcze taka część tunelu, który jest nieodkryty. Znaczy kopalni, bo tunel tam będzie w przyszłości. Ech, Macintosh. Nie rób mi tego, nie zwieszaj się. No, mam nadzieję. Dziwne, tak mi się jeszcze nie działo. No i idziemy na to. Kolejne wyjścia. To jest wyjście na drugą stronę kanionu. Tutaj już jest bardzo ładnie obłożona. Tam mi bodajże wybuchł ten creeper. Kolejne jakieś przejścia. Tutaj coś było, teraz tutaj nie ma jeszcze nic zbudowanego. Ale jakieś przejście, coś tam jest, coś tam się kryje. No i zombie się tam kryje chyba, nie? Albo się przesłyszałem. A jednak nie. Tutaj kolejne przejścia. Wybaczcie chrypkę. Po 45 minutach ciągłego gadania to trochę jest widoczne. Tutaj miały być jakieś chyba ogrody też. Jeszcze nie wiem, co tutaj miało być, ale coś tutaj będzie ciekawego. No i trochę poszło oczywiście drewna na te schodki i tak dalej. Trochę było z tym roboty. To wyjście celowo pomijam, bo zaraz wam pokażę, jak tam jest z kanionem. Tu się kończy tunel. Znaczy tunel. Szyb. Klatka solowa. I tu już są takie tereny bardzo, że tak to powiem, podziemne. Bo dochodzimy aż do szóstej kratki. Niżej jakoś się jeszcze nie miałem potrzeby dokopywać. Będę miał potrzebę, to się dokopię. A tutaj kanion exit, czyli wychodzimy. Tutaj miała być jakaś taka pracownia. No i zostało z niej to, że jest skrzyneczka, gdzie tam jest trochę złota, przepalarka, crafting i klocek z plugina na różnorakie skille.
Tutaj kiedyś dawno temu się kitrałem przed Creeperem, tam przed szkieletem, nie wiem przed czym, przed jakimś mobem. I już chyba wiem, przed moim zombiakiem. No, bo na Macintoshu, musicie mi uwierzyć na słowo, trochę się inaczej biega niż na PC. Jeszcze na PC z kartą graficzną oczywiście. No i tutaj kończy się tunel, znaczy kanion. Ujazdujemy lawę, takie tam. Sporo było z tym pracy, dopracowywania i tak dalej. Jeszcze nie jest to gotowe, jak widzicie, po takich różnych tych. Ale niebawem prawdopodobnie będzie. Co prawda nie byłbym tego taki pewien, patrząc na mój słomiany zapał, ale bądźmy dobrej myśli. I tak się nam powoli żyje na tym butaceku. Wraca do góry. Nie jest to najgorszy materiał nagrywany tym OBS-em na tym systemie. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Już nam wybiła noc. Też nie wygląda tutaj najgorzej w nocy. A z racji tego, że się zrobiła noc, to wam życzę spokojnego dnia bądź nocy, w zależności od tego, kiedy mnie tam gdziekolwiek oglądacie. Trochę sobie podjem. I żegnam się z wami. Miejmy nadzieję, że do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.